Adwent dzień pierwszy. Tytuł, Encyklopedia Staropolska, Adwent. Autor, Zygmunt Gloger. Źródło, wiki źródła. Narracja, Fonoteka Sobieskiego. Adwent, z łat. Adentus, przyjście, czyli narodzenie Chrystusa, nazywany był niegdyś po polsku czterdziestnicą, ponieważ dawniej trwał, jak post wielki, dni 40, a zaczynał się na drugi dzień po święta Marcinie. Stąd powstał zwyczaj ucztowań na gęsi pieczonej, jako w dniu ostatnim przed czterdziestnicą. A że w polskim klimacie jest to początek zimy, więc i wróżby czyniono z gęsich kości, jaka będzie zima. Z pierwszą niedzielą Adwentu zaczyna się nowy rok kościelny, że zaś polskim obyczajem w ostatnim dniu roku starego czyniono zawsze wróżby na rok nowy, stąd owe wróżby za mąż pójścia w przeddzień święta Andrzeja, równie jak w dniu 31 grudnia. W Krakowie podczas Adwentu kapela na instrumentach dętych grywała hejnały z wieży marżackiej, ob. Hejnał, na pamiątkę słów Pisma Święta, śpiewaj tro obą Sionie, canitetu basion, czyli zapowiedzianego wezwania Archanioła na sąd ostateczny, gdy Chrystus przyjdzie powtórnie. Na Mazowszu i Podlasiu przez cały Adwent, rano i wieczorem, wyszedłszy przed dom na miejsce otwarte, grają na ligawkach, ob. Ligawka, tony proste, melodyjne, które w cichy a mroźny wieczór słychać z wiosek dalekich. Lud polski, podczas Adwentu, jak na Wielkanoc, idzie do spowiedzi, wesoła muzyka i śpiewki milkną wszędzie, bo jak mówi stare przysłowie o patronach, rozpoczynających Adwent. Święta Katarzyna klucze pogubiła. Święty Jędrzej znalazł, zamknął skrzypki zaraz. Do pory adwentowej mają Polacy przepowiednie rolnicze i przysłowia, 1, gdy w Adwencie sać na drzewie się pokazuje, to rok urodzajny nam zwiastuje. 2, co zamożysz w Adwencie, tego nie dobędziesz po święcie. 3, kto się zaleca w Adwenta, ten będzie miał żonę na święta. 4, kto ziemię w Adwent pruje, tamu 3 lata choruje. 5, w Adwenta same posty i święta, roraty codziennie odprawiane. Z polskich pieśni adwentowych XVI i XVII wieku przytaczamy słowa i nuty następnej, ze zbiorów pana Polińskiego. Boże wieczny, Boże żywy, odkupicielu prawdziwy, wysłuchaj nasz głos płaczliwy. Któryś jest na wysokości, schyl nieba, użycz litości, spuść się na nasze niskości. O niebieskie góry mnogie, spuśćcie rosę na ubogie, dajcie nam zbawienie drogie. Nie trzymajcie przejrzanego, chmury gęste, z drzem naszego przynieście sprawiedliwego. Przyjdź co rychlej, miłosierny Panie Boże nasz niezmierny. Ciebie czeka lud Twój wierny. Obejdź się z nami łaskawie, zmiłuj się nad nami, Panie, racz przyjść ku naszej naprawie. Racz odmienić swój gniew srogi, daj, aby człowiek ubogi nawiedził Twe święte progi. Usłysz płacz stworzenia swego, daj doczekać uciesznego narodzenia Syna Twego. Amen, amen, raczysz to dać, byśmy się tam mogli dostać, w niebie z anioły królować. Jak się lektura spodobało, to chciałbym, jakbyście zasubskrybowali mój kanał i polubili film.